Wydawnictwo Bukowy Las przedstawia Rafał Ome Emo Sapiens Harmonia emocji i rozumu Czyta Jacek Rozenek Klarze i Jurkowi Podziękowania Na tę książkę wpłynęło wiele osób. Przede wszystkim moja kochana profesor Maria Jaremowicz która nauczyła mnie dużo więcej niż przypuszcza. I to nie tylko o emocjach. Profesor Jan Pomorski, który sprawił, że zainteresowałem się psychologią, a potem, że udało mi się połączyć naukę z biznesem. Profesor Jerzy Karyłowski, który uczył mnie warsztatu i dyscypliny, a jeszcze bardziej miłości do malarstwa i muzyki klasycznej oraz do kronik Seinfelda. No i wreszcie Marek Tarnowski. Które od blisko 30 lat inspiruje mnie rozmowami o cywilizacji, książkami, jakich łatwo nie znajdziesz w księgarni, i muzyką, której nigdzie nie kupisz. Dosyć nietypowe zainteresowanie jak na biznesmena wysokiego szczebla. Dziękuję wam, że stale mnie dopingujecie i pomagacie, także z emo sapiens. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas, żeby przeczytać wcześniejsze wersje tej książki. Kasi Kołakowskiej, ani Matejek, Michałowi Matokinowi, Jackowi Pomorskiemu, Tomkowi placie oraz innym kreatywnym osobom, dzięki którym ta książka ujrzała światło dzienne kilka miesięcy po terminie. Tyle zajęło mi nanoszenie waszych trafnych uwag, a także Uli Dąbrowskiej, za to, że wzbogacała moje pomysły, organizowała pracę i wprowadzała dyscyplinę. Oraz Jędrzejowi Łanieckiemu, że był bezgranicznie cierpliwy, potrafił czytać w myślach, a później to pięknie rysować. Na zakończenie dziękuję małgosiom za nieustający entuzjazm i wsparcie. Klarze i Jurkowi, że mogłem napisać dla nich tę książkę, oraz wszystkim członkom mojej kolorowej rodziny i wreszcie Basi, mojej jedynej w swoim rodzaju teściowej. Która wracając z zakupów powiedziała kiedyś: Bazar, to ja znam lepiej niż ty psychologię. Dziękuję. Rafał Ome Podkowa Leśna, styczeń 2017. Czytaj tak, jak lubisz. Nie musisz krok po kroku zagłębiać każdego rozdziału tej książki. Jeśli lubisz porządek, czytaj po kolei. Jeśli Twoim żywiałem jest spontaniczność, możesz zacząć od środka albo od końca. Lubisz wiedzę? Często pytasz dlaczego, jak to jest zrobione, jakie są mechanizmy. To dla ciebie mam pierwszych osiem rozdziałów. Wolisz konkrety niż teorie. Bez skrupułów zacznij od dwóch ostatnich rozdziałów. Tam umieściłem porady, jak działać. Baw się wiedzą, baw się moimi wskazówkami, baw się książką. Po to ją napisałem. Wstęp. Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni. Przysłowie chińskie. Czy rozpieszczasz zmysły? Pewnie stoisz w księgarni i kartkujesz tę książkę, zastanawiając się, czy to coś dla ciebie. Zaraz postanowisz, czy zabrać ją ze za sobą, czy odłożyć na półkę. Na twoją decyzję wpłynie tysiąc czynników. A uświadomisz sobie tylko kilka z nich. Większość to wcale nielogiczne argumenty, ale przeczucie i emocjonalne odruchy. Być może kwiatki na okładce spowodują, że czytając pierwsze zdanie się uśmiechniesz. Kwiaty sprawiają, że ogród jest pełen kolorów, zupełnie jak emocje, dzięki którym twoje życie ma wiele barw. Właśnie o emocjach, o ich wielu dobrych i niewielu złych stronach opowiem ci w Emo Sapiens. Uczucia mają na ciebie kolosalny wpływ i to nie tylko przy zakupie książek. A może masz już tę książkę na własność i zabierasz się do lektury? Doskonale. Wygodnie rozsiądź się na fotelu, na sofiel, czy gdziekolwiek lubisz czytać. Włącz w tle pyszną muzykę i koniecznie przygotuj coś do picia. Kubek herbaty z kardamonem, waniliowe cappuccino, a może lemoniadę z bazylią. Jeśli dbasz o doznania zmysłowe i delikatnie je rozpieszczasz, to oznacza, że szanujesz emocje, a to doskonały start, by zostać emo sapiensz. Dlaczego warto? O tym dowiesz się z tej książki, a także o skłonności Twojego umysłu do cudowności. Emocje są bardziej i we wszystkim. Człowiek jest arcydziełem wielkim przez rozum. Ponad 400 lat temu słowa te ustami Hamlet'a wypowiedział Szekspir. O tak, możemy być dumni z rozumu. To on uczynił nas dominującym gatunkiem na tej planecie. To dzięki niemu w krótkim czasie podporządkowaliśmy sobie, przynajmniej tak nam się wydaje, świat roślin i zwierząt. To szare komórki naszego mózgu potrafiły przeciwstawić się bezwzględności natury. To one leczą choroby i wydłużają życie. Pozwalają budować drapacze chmur. I domy pełne wygód, konstruują maszyny jeżdżące po ziemi, unoszące się w powietrzu, pływające pod wodą. Czytając tę książkę, dowiesz się, że to nie koniec wspaniałości. Twoja mądrość to nie tylko rozum, ale też emocje i intuicja. Jesteś Emo Sapiens, który łączy siłę ostrego jak brzytwa intelektu z uczuciami oraz mądrością ciała. Pozwól, że opowiem Ci trochę o emocjach aby ułatwić ci poruszanie się po ich kolorowym świecie. Emocje mogą pomagać w myśleniu, nie muszą stać w sprzeczności z rozumem, wręcz przeciwnie, są jego częścią. Są ponadczasową mądrością, którą natura wbudowała nam w geny miliony lat temu. Sprawiają, że każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Nikt tak uroczy jak ty nie przeklina, gdy uderzy się w łokieć. Nie ma drugiej osoby, która oglądając film, będzie uśmiechała się dokładnie wtedy, gdy ty. Nic tak jak emocje nie doda twojemu życiu barw. Nie zawsze będą to róż i pastele. Czasem zdarzy się wstęga namiętnej czerwieni albo kropla niebezpiecznej czerni i przygnębiającego fioletu, ale to dzięki tym kolorom twoje życie może być żywe, charakterystyczne i piękne. Emocje potrafią wyprowadzić nas w pole. Powodują, że niepotrzebnie się kłócimy, obrażamy, rozbijamy talerze i antyczne wazy. To prawda, czasami emocje nie są konstruktywne, ale mają zalety rehabilitujące i wady. A ponad wszystko dają ci coś, czego nie otrzymasz nigdzie indziej nadzieję. To dzięki emocjom, a nie rozsądkowi, człowiek ma nadzieję, która daje siłę i napędza do działania. Logika i racjonalny osąd nadzieje odbierają. Beznadziejne, prawda? Emocje są dobre, nie wstydź się ich. Natura je stworzyła, aby pomóc ci żyć, marzyć i kochać. Ufaj intelektowi, ale to intuicji pozwalaj, by nawigowała cię w kontaktach z innymi. Pokażę ci, jak wspaniały jest Twój umysł, co potrafi, jak bardzo troszczy się o Ciebie. Codziennie, nawet kiedy śpisz. Czy już rozpiera Cię duma? Powinna. Pokażę ci, jak wykorzystywać mądrość emocji i jak uchronić się przed pułapkami. Pomogą mi w tym psychologia i neuronauka. Dzięki nim rozstępują się wrota, przez które zaglądamy w świat przeżyć, wspomnień i uczenia się świata. Nieprzerwanie zachwyca mnie, że owe wrota są otwierane przez technologie, które kojarzą się z filmami Science Fiction, podbojem kosmosu lub grami komputerowymi. Zaczynamy rozumieć, co tak naprawdę kieruje naszym życiem. Czego Cię nauczę? Książka, którą trzymasz w ręku, to opowieść o emocjach, bez których nie byłoby wiary, postępu, miłości i gitarowych solówek Davida Gilmura z Pink Floyd. W pierwszej części, w Emo Basic, opowiem Ci o mózgu i o pięknym umyśle który zapomina, że mieszka w dzikim, zwierzęcym ciele. Przeczytasz o tym, jak rodzą się emocje, do czego służą, jak o nich rozmawiamy, nie używając słów, i jak automatyzmy wyprawiają z nami dziwne rzeczy. Żeby cię rozbawić, pokażę coś, co rzadko zauważasz: jak mózg z umysłem biorą Cię za rękę i wyprowadzają w pole, często dla Twojego dobra. Część druga to emo-pro. Dowiesz się z niej o podświadomości, czyli bezkresnej utajonej wiedzy, jaką gromadzisz latami, o intuicji, która dyskretnie i bez większych wpadek nawiguje cię po oceanie ludzi i związków oraz o tym, kim jest emo-sapiens. Opieram się na naukowej wiedzy, ale poruszam tematy, nad którymi badacze dopiero zaczynają się zastanawiać. Przedstawione poglądy są moimi osobistymi, a nie instytucji, w których pracuję. Część trzecia to Emo Porady. Zobaczcie, jak Emo Sapiens rozwiązuje problemy sercowe i jak podejmuje decyzje biznesowe. Wytłumacza ci rozmaite sprawy codzienne, na przykład dlaczego mózg woli koncert na żywo niż w telewizji, albo dlaczego na wakacje warto jeździć w różne miejsca, a nie zawsze w to samo. Czy też dlaczego, żeby rzucić palenie, lepiej wspomóc się zawiścią niż mądrymi tekstami o szkodliwości papierosów. Na koniec dostaniesz Dekalog Emosapiens, czyli wskazówki, co robić, aby połączyć dziką naturę z pięknym umysłem. Co da ci wiedza o Emosapiens? Może to, że zachwycisz się sobą. Zobaczysz, ile wspaniałości siedzi w twojej głowie. Odkryjesz, co jest tam, gdzie nie sięgasz, czyli w podświadomości. Zobaczysz, że intuicja nie jest iluzją, ale twoim wiernym druchem i aniołem stróżem. Nie dam ci stuprocentowych rozwiązań, wszystkich problemów. Mój cel jest inny. Chcę cię zainspirować. Siedzisz wygodnie? Zaczynamy. W rolach głównych występują. Są sławni, jeśli moja mama o nich słyszała. Jay Leno, amerykański komik. Nie wiem, czy słyszała o nich mama Dżęja, ale zapewniam, że to plejada gwiazd, neuronauki i psychologii. Będą towarzyszyć ci na łamach tej książki. Wiele z nich znasz, ale pewnie pod innymi nazwami. A może używasz ich w innym rozumieniu niż ja. Abyśmy uniknęli terminologicznych nieporozumień, pozwól, że przedstawię ci moich bohaterów. Czy staną się twoimi, kiedy zobaczysz ich w akcji? Mózg. Aparatura, hardware, dzięki której dzieje się wszystko. Waży mniej niż półtora kilograma i nie czuje bólu. Twoim myśleniem, czuciem i zachowaniem rządzą jego dwie małe struktury, coś wielkości migdała. Steruje emocjami i kilkugramowy fragment kory przedczołowej steruje rozumem. Wraz z mózgiem trzewnym Setki milionów neuronów zlokalizowanych w jelitach stanowi podstawowy element ciała. Patrz, mądrość. Umysł. Oprogramowanie, software, które pozwala ci czuć i myśleć, składa się głównie z emocji i rozumu. Jest stosunkowo nowym nabytkiem 70 tysięcy lat. W naszej długiej historii 2 miliony lat często nazywany psychiką albo duszą patrz mądrość jeśli mózg byłby radiem to umysł byłby płynącą z niego muzyką w rzeczywistości jest konsekwencją elektrochemicznej aktywności mózgu emocje jedno z najpiękniejszych i najmądrzejszych narzędzi jakie dała nam natura fizjologiczne cielesne i psychologiczne duchowe reakcje na sygnały z otoczenia i z twojego wnętrza odczucie czy się masz zbliżyć czy odsunąć co jest ważne a co nie siła która sprawia że działasz i masz wiarę że się uda emocje pierwotne są identyczne dla wszystkich powstają w układzie limbicznym emocje wyższe dają ci wyjątkowość i nazywają się uczuciami powstają w korze mózgowej Ściśle współpracują z rozumem i świadczą o dojrzałości twojej osobowości. Większość emocji wyższych jest tak unikalna, że nawet nie ma własnej nazwy. Rozum. Drugie z najpiękniejszych i najmądrzejszych narzędzi ofiarowanych przez naturę. Powstaje w korze mózgowej, przede wszystkim w płatach czołowych. Służy analizowaniu sytuacji. Rozwiązywaniu problemów, przewidywaniu zdarzeń, tworzeniu nowych wizji rzeczywistości. Pozwala abstrakcyjnie myśleć i mówić. Najlepiej sprawdza się w sytuacjach nietypowych. Bardzo ambitny, wielki, ale dopiero początkujący talent. W książce występuje pod różnymi postaciami, takimi jak intelekt, logika, racjonalność, namysł, analiza. Kora mózgowa. Wielka serwerownia i biblioteka wiedzy. Miejsce, z którego rozum i emocje czerpią swoją mądrość. Analizuje bieżące dane płynące z otoczenia i ciała oraz przeszłe doświadczenia zapisane w pamięci. Ma zaledwie 2-3 mm grubości, za to waży kilogram i jest bardzo pofałdowana. Gdyby ją rozprostować, zajęłaby powierzchnię równą sześciu stołom do ping-ponga, czyli 25 metrów kwadratowych. I to wszystko trzymasz w swojej głowie. Nieźle co? Płaty czołowe. Część kory mózgowej, która jest unikalna dla ludzi. Bez płatów czołowych nie byłoby rozumu, wyższych emocji oraz Twojej osobowości. Odruchowo pocierasz je w ciągu dnia, by lepiej pracowały. Ich najważniejsza część to kora przedczołowa. W niej rodzi się świadomość. W niej intelekt analizuje wiedzę, wyciąga wnioski i dokonuje racjonalnych wyborów. Tam zasiada zarząd, który decyduje, co jest dla ciebie ważne, a co można pominąć. Podatna na złe wpływy alkoholu i używek. Ciało migdałowate. Centrum dowodzenia emocjami, ma kształt migdała. Kluczowy gracz układu limbicznego, czyli podkorowych struktur. Gdzie powstają wszystkie emocje u zwierząt i pierwotne u ludzi? Maliczne koneksje z fabrykami chemicznymi, układem hormonalnym, elektrowniami, autonomicznym układem nerwowym i myśleniem abstrakcyjnym, płaty czołowe. Ma nawet prywatny magazyn z pamięcią niepozorny władca marionetek, który pociąga za wszystkie sznureczki. Zmysły. Oczy, uszy, nos, język oraz receptory czucia na skórze to pięć typów sensorów umieszczonych na powierzchni ciała, czyli eksteroreceptory, które rejestrują wszystko, co widzisz, słyszysz, wąchasz, smakujesz i dotykasz. Ostatnie trzy są zbyt rzadko używane. Nie wiemy lub nie pamiętamy, że trzeba o nie dbać i je gimnastykować. Masz także sensory zlokalizowane wewnątrz ciała, czyli interoreceptory, które informują o stanie poszczególnych narządów, napięciu mięśniowym oraz ułożeniu poszczególnych części ciała względem siebie. Super ważne dla sportowców i tancerzy, a także dla Twoich emocji i intuicji. Świadomość powstaje dzięki namysłowi i koncentracji uwagi oraz pamięci. Zwierzęta uświadamiają sobie tylko teraźniejszość. My dzięki płatom czołowym mamy świadomość przeszłości, wspomnienia i przyszłości, przewidywanie. Nie wie ile dzieje się za jej plecami w podświadomości, dlatego jest bardzo pewna siebie, a czasem zarozumiała. Zwana też jaźnią i pamięcią roboczą. Podświadomość Wiedza, jaką bezwiednie gromadzisz przez całe życie. Nie potrafi mówić, jest uśpiona, budzi się, kiedy zmysły natrafią na wyzwalacz, np. zapach lub obraz, który rozbudzi sieć skojarzeń. Wykorzystuje ślady przeszłych doświadczeń, które wpływają na twoje oceny i wybory. Znana także jako pamięć utajona. Intuicja. Ludzki odpowiednik zwierzęcego instynktu. Jest pomostem między tym, co dzieje się w podświadomości i ciele, a tym, czego doświadcza świadomość. Nawiguje cię w sytuacjach trudnych i niejasnych. Przestrzega, zachęca, podpowiada, co wybrać. Z wiekiem coraz lepsza. Nazywana szóstym zmysłem. Nie stosować do liczb. Działa najlepiej, kiedy się wyciszysz. Instynkt. Wyczuwa zagrożenie fizyczne. Przestrzega przed niebezpiecznymi zwierzętami. Nawiguje cię w sytuacjach ekstremalnych. Czerpie wiedzę z milionów lat ewolucji, przekazywaną w genach z pokolenia na pokolenie. Jeszcze szybsze niż emocje, bo steruje nim pień mózgu. Nie dość, że wie, co robić, to jeszcze ma do tego siłę. Automatyzmy działają, kiedy umysł pracuje bezwiednie, czyli bez udziału świadomej kontroli. A więc najczęściej. Dzięki nim nie musisz się wysilać, żeby odczuwać emocje, kojarzyć fakty albo mówić, oraz namyślać się przy wchodzeniu po schodach marzenie sportowców, muzyków i malarzy. Wtedy stają się nieomylni i nic nie jest w stanie ich rozproszyć. Irracjonalność. Powstaje, kiedy pracuje za ciebie automat, a ty myślisz, że to świadomy namysł. Nierzadko przyjemna, chroni ego, często przydatna, przyspiesza decyzje. Zazwyczaj kosztowna, dosłownie przez nią przepłacasz na zakupach. Jest zła i szkodliwa, kiedy używa się jej do oceniania ludzi, szczególnie obcych. Zazwyczaj sądzimy, że mają ją inni. Mądrość. Harmonijne połączenie myślenia emocjonalnego i rozumowego. Pierwsze daje energię i wiarę, że się uda, drugie rozwiązuje nietypowe problemy i potrafi planować. Wspierana mądrością ciała czyli sygnałami, jakie wysyłają mózg trzewny i interreceptory, aby poinformować, czy coś ci zagraża. Mózgi główny i trzewny określane są mianem ciała i przeciwstawiane duszy czyli umysłowi. U emo-sapiens ciało i dusza nie konkurują, lecz współpracują. Część pierwsza. Emo Basic. Rozdział pierwszy. Umysł. Bardziej naturalny niż cywilizowany. Umysł jest jak spadochron. Nie działa, jeśli nie jest otwarty. Frank zap. Amerykański muzyk. Zacznijmy od tego, że, choć jesteśmy genialni, jest nam bliżej do świata zwierząt, niż myślimy. Prawdę mówiąc, dopiero co go opuściliśmy. Zwierzęcy instynkt wzbogaciliśmy ludzką intuicją. Posiadanie zwierzęcych przodków zobowiązuje. Stres trzeba spalać wysiłkiem motorycznym. A kiedy w czymś zawodzi cię intelekt, nie oceniaj się tak surowo. W kwestii logicznego myślenia wszyscy stawiamy dopiero pierwsze kroki. Rozwój cywilizacji z jednej strony przytępia trzy zmysły, ale z drugiej powolutku otwiera drzwi do lepszego zrozumienia świata i siebie. Zapatrzeni w cywilizację, zanurzeni w naturze. Jesteś dziełem cywilizacji. Najróżniejsze oznaki nowoczesności masz w zasięgu ręki. Są częścią Twojego życia, czasem wręcz osobowości. Wystarczy, że prześledzisz początek dnia. W ciepłej i suchej sypialni rozbrzmiewa dźwięk budzika. Decydujesz, czy najpierw wziąć prysznic, czy sprawdzić wiadomości z całego świata. Włączasz radio, a gdy miesz zęby, ekspres parzy aromatyczną kawę, której ziarna uprawiano na innym kontynencie. Jesteś obywatelem świata, człowiekiem nowoczesnym. Za chwilę wyjdziesz z domu, żeby stać się trybikiem złożonej machiny XXI wieku. Będziesz pracować i pełnić obowiązki, będziesz przestrzegać prawa i norm społecznych. Będziesz mieć nieograniczony dostęp do technologii, globalnych mediów, systemów transportu i cyfrowych komunikacji. A teraz popatrz jeszcze raz w lustro, kogo tam widzisz? Jesteś dzieckiem natury. Nieważne, że rzadko o sobie myślisz w ten sposób. Zajrzyj głęboko w swoje oczy, zobacz bezkres historii, która doprowadziła Cię do tego miejsca. Prawda, która wyłania się z Twoich dziejów, może Cię nieco zdumieć. Człowiekiem cywilizowanym, takim jak dzisiaj, jesteś od chwili krótkie jak mgnienie oka. Oczywiście nie chodzi mi o Ciebie konkretnie, mam na myśli Twój i mój gatunek, czyli Homo sapiens. W skali ewolucji, to kim jesteś dziś, Nowinka, ostatnia aktualizacja, najnowszy trend. Osiągnięcia cywilizacji to tylko lukier na torcie, a samym ciachem jest Twoja emocjonalna mądrość. Szczęściarz, z Fox P2. Aby zrozumieć istotę człowieka, spojrzyj na najbliższego krewnego, szympansa. Mimo wielu podobieństw, różnice są istotne. Nic dziwnego, nasza ewolucja przebiega osobnymi ścieżkami od co najmniej 5 milionów lat. Wtedy to nasz praprzodek oddzielił się genetycznie od małpich ich praprzodków. Naukowcy wciąż spierają się, czy było to 5, 7, czy może nawet 8 milionów lat temu. To spory rozrzut, ale trudno mieć do nich pretensje. Większość wiedzy czerpią z tego, jakie szczątki wykopią. A to zależy w dużej mierze od szczęścia. Z naszej perspektywy nawet skromnych pięć milionów lat to naprawdę długi czas. Jak długi? Gdyby ułożyć obok siebie pięć milionów tabliczek gorzkiej czekolady, to powstałby szlak o długości 800 kilometrów łączący Nowy Jork z Toronto. Ta książka ma około pół miliona znaków, a zatem, aby pokazać ci, ile to pięć milionów, musiałbym napisać dziesięć tomów Emo sapiens. Ewolucja spożytkowała ten czas w bardzo pracowity sposób. Doprowadziła do powstania niezwykłego gatunku, który opanował wszystkie kontynenty i praktycznie zdominował życie na kuli ziemskiej. Obecnie gatunek ten płaci podatki i cierpi na nadwagę, ale zanim do tego doszło, musiało się dużo wydarzyć. W pierwszym etapie ewolucja sprowadziła naszego praprzodka z drzew. Ponieważ był ciekawski, a wysokie trawy zasłaniały mu widok, postawiła go na dwóch nogach, po czym dała do ręki pierwsze narzędzia i stępiła kły. To jeszcze nie był człowiek, ale zdecydowanie już nie małpa. Prawdziwie ludzkie ciało mamy dopiero od dwóch milionów lat. Od tego czasu na ziemi żyje człowiek. Homo. Jeszcze nie myślący, sapiens, ale już zdecydowanie zręczny, habilis. A od miliona 800 tysięcy lat całkiem wyprostowany erektus. Jedyne co się później jeszcze istotnie zmieniało, to wielkość i organizacja mózgu oraz kształt czaszki. Reszta mniej więcej przypominała człowieka, jakiego znamy z życia, z telewizji i z lustra. W wyglądzie twarzy, podróżującego w czasie Homo Erectus budzić zdziwienie mogłyby jedynie wystające nieco łuki brwiowe. Nie jest to jednak cecha, której nie można spotkać u współczesnych ludzi. Dobrze ją widać u zabójczo przystojnego Roberta Pattisona czy zjawiskowej Kiri Knightley. Wyobraź sobie, że Homo erectus z tamtej epoki znajduje maszynę do podróżowania w czasie i przenosi się do XXI wieku. Z pewnością przyciąga ciekawskie spojrzenia. W ciemnej uliczce raczej nikt go nie zaczepia, a jeśli włoży przyzwoite ciuchy... Przy odrobinie dobrej woli możemy go wziąć za boksera wagi ciężkiej o bujnym zaroście. Z tym, że o bólu istnienia raczej z nim nie porozmawiasz. Dlaczego? Bo umiejętność abstrakcyjnego myślenia człowiek nabył zaledwie 200 tysięcy lat temu. Doszło wtedy do mutacji genu FOXP2 w ludzkim DNA. Ta drobna zmiana miała kolosalne znaczenie. Wydaje się, że to właśnie dzięki niej możliwości mózgu wystrzeliły w kosmos, a nasz umysł rozpoczął podróż w kierunku cudowności. Uwaga, gen p 2 jest na wyposażeniu wszystkich ssaków. Jedynie zbiegowi okoliczności zawdzięczamy, że to ty czytasz tę książkę, a nie chomik czyta tekst napisany przez innego chomika. Mózg w toku ewolucji Rósł nieprzerwanie od kilku milionów lat. W porównaniu z naszymi najstarszymi przodkami oraz ze współczesnymi szympansami, organ ten u Homo sapiens jest trzy razy większy. Mutacja genu FOX P2 prawdopodobnie sprawiła, że płaty czołowe przodków człowieka jeszcze bardziej się rozrosły i uległy reorganizacji. W tej części mózgu umysł planuje, przewiduje konsekwencje swoich działań. A także kontroluje zachowanie tak, aby pasowało do kontekstu społecznego. Całkiem wyrafinowane zadanie, nie sądzisz? Kiedy stukasz się w czoło, byle nie za mocno, albo je pocierasz, aby nieświadomie je ukrwić i natlenić, to karcisz albo dopingujesz swoją sekretną broń. Fox P2 często nazywa się także genem mowy. Wiele wskazuje na to, że właśnie dzięki niemu Ludzkość zaczęła porozumiewać się mową. Bez umiejętności i złożonego myślenia, jaką zapewniają płaty czołowe, byłoby to niemożliwe. Mówienie to jedna z najbardziej abstrakcyjnych rzeczy, jaką robi człowiek. Wydaje ustami dźwięk, a w głowie jego rozmówcy pojawia się obraz odpowiadający jakiejś rzeczy, czynności, a nawet bardziej nieuchwytnym zjawiskom, jak czas, czy przyjaźń. Mówienie jest też wyjątkowe pod innym względem. Bardziej niż jakiekolwiek formalne działanie fizyczne, wymaga precyzyjnej synchronizacji wielu mięśni. Angażuje aż 40 mięśni krytani, jamy ustnej i języka, a także te w klatce piersiowej, które odpowiadają za wydychanie powietrza. Za ich koordynację odpowiada struktura mózgu, której nazwy nie ma sensu nawet zapamiętywać. To jądra podstawy. Ważne, że na ich prawidłowe formowanie w rozwoju zarodkowym wpływa znany przez nas już dobrze gen foxp P2. A pomyśl tylko, że są tacy, którzy potrafią jednocześnie mówić, rzuć gumę, palić skręta, grać na gitarze i gibać w rytm muzyki na oczach tysięcy rozszalałych fanów. To prawdziwy majstersztek koordynacji neuronalnej. Nie wierzysz? Obejrzyj na scenie. Kita Richardsa. Czy człowiek zaczął mówić 200 tysięcy lat temu? Na ten temat naukowcy nie są zgodni. Ani żaden zapis kopalny, ani badanie genetyczne, ani nawet sir David Attenborough nie potwierdzą czegoś tak nieuchwytnego, jak porozumiewanie się przy pomocy dźwięków przed tysiącami lat. Niemal pewne jest natomiast to, że wcześniej rozum mowy był niemożliwy. 200 tysięcy lat to także ważna cezura z innego powodu. Mniej więcej z tego okresu pochodzą najstarsze szczątki ludzi naszego gatunku homo sapiens. Rozważny i romantyczny. Gdybyśmy przenieśli się w czasie i spotkali rodzinę sprzed siedemdziesięciu tysięcy lat, obawiam się, że ciężko byłoby się nam dogadać. Nie zrozumielibyśmy nie tylko, co mówią, ale o co im w ogóle chodzi. To prawda wyglądają tak jak my. Ich mózgi są równie duże, ale nie przełożyło się to jeszcze na progres. Nie mogą się pochwalić żadnymi spektakularnymi osiągnięciami, a ich narzędzia są równie proste jak wcześniej. Pełen zastój. A potem nagle coś się stało. Nie bardzo wiemy co. W takich sytuacjach z reguły chodzi o pieniądze, ale w naszym wypadku rzecz dotyczy raczej kolejnej przypadkowej mutacji. Otrzymaliśmy nieoczekiwany prezent ludzki umysł. Nastąpiła rewolucja poznawcza, czyli erupcja kreatywności i zdolności intelektualnych, jakich nie powstydziłby się absolwent prestiżowej uczelni w Iton. Nauka języka tamtejszych ludzi zajęłaby nam tyle, Ile dzisiaj uczymy się hiszpańskiego, francuskiego czy niemieckiego, na terenie tych państw życie toczyło się wtedy szczególnie intensywnie. Rozumielibyśmy, co nimi kieruje i jak myślą, i vice versa. Równie szybko jak dzisiejsi studenci, nasi przodkowie nauczyliby się języka chińskiego, ekonomii, chemii czy rachunku różniczkowego, i pewnie równie szybko uzależniliby się od Facebooka. Przez kolejne tysiąclecia człowiek nabyłby cechy, którym zdecydowanie bliżej do bohaterek powieści Jane Austen niż do King Konga. Jest jednocześnie rozważny i romantyczny, choć z punktu widzenia chronologii nabywał te cechy w odwrotnej kolejności. Najpierw zasmakował w rytuałach i sztuce, a dopiero później zaczął wprowadzać prawo i porządek. Skąd to wiemy? Między innymi z zachowanych obrazów naskalnych w jaskiniach w Indonezji i Hiszpanii, które powstały około 40 tysięcy lat temu. W tamtym okresie możemy mówić o początkach kultury. Sama cywilizacja ma zaledwie 7 tysięcy lat. A wydawało ci się pewnie, że jest od zawsze, nieprawdaż? Mniej więcej 5-6 tysięcy lat przed naszą erą zaczęły powstawać miasta z prawdziwego zdarzenia. W ich obrębie Musiały panować określone zasady. W innym wypadku miastu groziłaby anarchia i rozpad. Wielkie przedsięwzięcia, jak budowanie murów, systemu kanalizacji czy obersz, wymagały planowania i dobrej organizacji. Używając dzisiejszej kategorii, powiedzielibyśmy, w każdym mieście potrzeba było jakiegoś burmistrza, policji i show biznesu. W ten sposób poprzednia struktura plemienna. Ustąpiła miejsca zorganizowanym społeczeństwom. Powstały też podwaliny dla rozwoju nauki, polityki, dyplomacji i wojskowości. Trzy rewolucje. 70 tysięcy lat temu radykalnie zmienił się sposób funkcjonowania naszych przodków. Rozpoczęła się rewolucja poznawcza. Wymyśliliśmy łodzie, lampy olejowe, łuki, strzały i igły, dzięki którym... Ruszyła produkcja ciepłych ubrań na zimę. 40 tysięcy lat temu wydarzyła się rewolucja kulturowa, doszło do eksplozji sztuki. Zaczęliśmy używać instrumentów muzycznych i tworzyć rysunki na skalne. Pojawiły się złożone rytuały pogrzebowe. Trzecim krokiem milowym ludzkości, który nastąpił 12 tysięcy lat temu, była rewolucja rolnicza. Zaczęliśmy prowadzić osiadły tryb życia. Porzuciliśmy zbieractwo i łowiectwo na rzecz uprawy ziemi. Udomowiliśmy zwierzęta i rośliny. Osady utorowały drogę pierwszym miastom. Chwilę później wybuchła cywilizacja. Rozum świeżo nabyty. Siedem tysięcy lat temu sprawy zaczęły toczyć się w błyskawicznym tempie. Jak grzyby po deszczu. Pojawiały się miasta, spisano kodeks postępowania, stworzono kanalizacje, szkoły, domy, uciech, powstały armie, także urzędników. Coraz większe budowle drewno zamieniło się w kamień, cegłę, beton i szkło. Pojawiły się pojazdy mechaniczne, para, gaz i elektryczność. Wymyśliliśmy okropne bomby i cudowne leki. Byliśmy w kosmosie, a teraz Pracujemy nad nanopojazdami, które będą poruszać się w naszym ciele. Wyprowadziliśmy się od matki natury i żyjemy na swoim. Przynajmniej tak nam się wydaje. Trochę jak świeżo upieczonemu studentowi, który po raz pierwszy na dłużej opuścił dom rodzinny. Wynajmuje mieszkanie, z każdym dniem coraz lepiej porusza się w nowym, wielkim mieście i wydaje mu się, że jest panem życia. Nie zauważa jednak, że jego dobrostan i ten materialny, i emocjonalny wciąż zależy w ogromnej mierze od domu i rodzinnego wsparcia czyli od biologii. Tych siedemdziesiąt wieków albo blisko trzysta pokoleń zdaje się z naszej perspektywy epoką długą jak moda na sukces. Ale to tylko złudzenie. Jeśli przyjmiemy, że cała historia rodzaju ludzkiego ma jedną dobę, wiemy już, że są to dwa miliony lat. To cywilizacja trwa zaledwie pięć minut. Przez cały pozostały czas, długie 23 godziny i 55 minut, człowiek był po uszy zanurzony w naturze. Dopiero i pół godziny temu zaczął uczyć się mówić, a 29 minut temu rozwijać bezproduktywne aktywności, czyli sztukę. Przez większość historii rodzaju ludzkiego. Zabyt człowieka i jego przetrwanie odpowiadały głównie instynkty. To ciało, emocje i bezwiedne reakcje pozwalały mu działać, unikać niebezpieczeństwa, zdobywać pożywienie, podnosić swoją pozycję w grupie, znajdować partnera lub partnerkę, płodzić i wychowywać potomstwo. Przez ponad 23 godziny właśnie o to chodziło. Takie wychowanie musiało zostawić w nas trwałe ślady i zostawiło. W ostatnich godzinach wytworzył się ludzki odpowiednik zwierzęcego instynktu – intuicja. Intuicja wspiera nas w rozpoznaniu emocji, intencji innych ludzi, tych z którymi żyjemy, mieszkamy, pracujemy, walczymy i kochamy się. Wyliczono, że w 50-osobowej grupie jest średnio 1125. Bezpośrednich relacji i niezliczona ilość społecznych związków. Zwierzęta rzadko kiedy są w stanie utrzymać stado większe niż 150 osobników. Dla nas to żaden problem. Zarządzać tysiącem osobników w świecie przyrody jest prawie niemożliwe. Tymczasem tylu ludzi żyje sobie spokojnie w jednym wieżowcu. A największe skupiska ludności, zgromadzonej na niewielkim terenie. Liczą ponad 30 milionów mieszkańców, Pekin, Meksyk, Sao Paulo. Jak to możliwe, że nam się udaje, a zwierzętom nie? Podziękuj rozumowi, który tworzy ład i porządek, oraz intuicji, która nawiguje cię w skomplikowanym świecie relacji, związków i więzi. Więcej w rozdziale intuicja. To, że od niecałej godziny mamy umysł, oznacza, że jesteśmy na początku drogi. Dopiero zaczynamy się rozkręcać. To, co teraz jest udziałem tylko najwybitniejszych myślicieli, takich jak Newton, Einstein czy Hawking, będzie za parset tysięcy lat może krócej, na pewno nie dłużej przedmiotem wykładanym w przedszkolu. Może wtedy będziemy wystarczająco rozwinięci, żeby zrozumieć budowę mózgu i funkcjonowanie umysłu i naukowo odpowiedzieć na pytanie o istnienie Boga. Dzisiejsze mózgi Mogą się w tej ostatniej kwestii jedynie wymądrzeć. Biologicznie są zbyt niedoskonałe, by znaleźć odpowiedź. Duch kiedyś zawładnie ciałem. Większość komunikacji ciało-umysł jest jednokierunkowa. Ciało i jego fizjologia wpływają na procesy psychiczne. Kiedy chorujesz, to jest ci smutno. Kiedy masz wypoczęty organizm, myśli ci się lepiej. Przypadki komunikacji w drugą stronę, w których na przykład siłą woli można wstrzymać bicie serca, są możliwe, ale odosobnione. Do czasu. W przyszłości świadomość będzie mogła modulować fizjologię dużo lepiej niż dziś. Rozwiąże to m.in. problem, co robić, by móc objadać się po nocy lodami, czy ciastkami i nie tyć. Twoja jaźń wyda po prostu polecenie. Ja idę spać a w tym czasie wszystkie kalorie mają powiększyć biust i pupę. Wersja dla pań. Albo bicepsy. Wersja dla panów. Szacuję, że psychika zyska kontrolę nad ciałem za kilkaset tysięcy lat. Wiem, wiem, to szmat czasu, ale warto poczekać. Detronizacja pyszałka Współczesna nauka zbliża człowieka na powrót do królestwa przyrody i zwierząt. Powraca do korzeni, obnażając nasze prawdziwe dziedzictwo. Prekursorem procesu detronizacji był astronom Mikołaj Kopernik, który odkrył, że Ziemia kręci się wokół Słońca, a nie na odwrót. A nasze miejsce jest nie w centrum wszechświata, ale na jego peryferiach. Spotkało się to oczywiście z dużą krytyką. Kilkaset lat później biolog Karol Darwin uznał, że nasi przodkowie nie przebywali na salonach królowej Wiktorii. Ale na gałęzi obok szympansa pałaszującego banana. Współczesne badania genetyczne pokazują, że od szympansów dzieli nas zaledwie 1,6% genomu. Ten z kolei różni się od goryla aż o 2,3%. Jakkolwiek by patrzeć, to my, a nie goryle, jesteśmy najbliższymi krewnymi szympansów. Jeszcze później, oprócz miejsca zamieszkania i pochodzenia. Ktoś zakwestionował naszą tężyznę umysłową. Był to neurolog i psychiatra Zygmunt Freud, który powiedział, że szarpani instynktami i podświadomymi rozterkami nie jesteśmy panami nawet we własnym domu. Pełna kontrola psychiki i optymalne zarządzanie intelektem to jak dotąd bardziej pobożne życzenia niż rzeczywiste sprawności. Tym, czego najczęściej doświadczamy, jest owej kontroli iluzja. Kopernik, Darwin, Freud zapoczątkowali panteon naturalistów, którzy odbrązowili obraz człowieka, pozbawiając go romantycznej powłoki i nadnaturalnych mocy. Początkowo poglądy te były odrzucane przez opinię naukową i publiczną, ale dziś już trudno się z nimi nie zgodzić, chociaż dwa ostatnie wciąż budzą emocje. Nowoczesne neurotechnologie, które pozwalają zajrzeć do mózgu, mówią wyraźnie o tym, jak wielką rolę odgrywa twoje ciało i biologiczne procesory. Kartę rozdaje raczej mózg niż jaźń, a energię do działania masz od emocji, a nie od intelektu. Umiejętności analitycznego i abstrakcyjnego myślenia są nowym nabytkiem, który dodaje wyrafinowania twoim reakcjom i wskazuje plan działania. Większości tego, czego doświadczysz i co wymyślisz, i tak nie będziesz pamiętać. Za to wszystko, co ważne, zostanie zapisane w bezkresnych magazynach Twojej pamięci udajonej, inaczej, podświadomości, i będzie ci służyć radą na każde zawołanie jako ludzki instynkt, czyli intuicja. To prawda, wiele rzeczy w mózgu i w umyśle dzieje się poza Twoją wiedzą i świadomą kontrolą. Ale pamiętaj, że mózg i ciało, emocje i intelekt, świadomość i podświadomość to wszystko należy do ciebie. Tak jak smartfon, który posiadasz. Jesteś prawowitym właścicielem każdej jego części, zarówno tego co widzisz i wiesz, że istnieje, jak i tego co jest ukryte. Podświadomość, czyli utajona pamięć, intuicja, czyli utajone uczenie się, mądrość ciała, czyli aktywność mózgu trzewnego i interoreceptorów. To wszystko jest twoje i rozwija się wraz z tobą. Tak jak rozwijasz swój intelekt i samoświadomość. Na owe utajone zasoby również masz wpływ. Z tym, że nie możesz za bardzo nimi sterować. Trochę jak osoba niepełnoletnia, która nie może samodzielnie korzystać z rodzinnych funduszy. Za to możesz je budować, wzmacniać albo osłabiać i rozstrajać. Szybkość ponad wszystko. Dzięki temu, że jesteśmy wyposażeni w zwierzęce ciała, potrafimy szybko reagować na to, co dzieje się wokół. W świecie biologii gra się toczy o to, by skrócić podróż impulsu nerwowego i tym samym maksymalnie przyspieszyć reakcję. W świecie ludzi tak samo. Zapytaj sportowców, pracowników służb mundurowych, biznesmenów, lekarzy dla nich szybkość Oznacza zwycięstwo, materialny sukces albo uratowanie życia. Popatrz, jak przyspiesza komunikacja, jak szybko jeżdżą samochody i latają samoloty. A komunikacja między ludźmi? Zapytaj rodziców i dziadków, ile czasu zajmowało im przesłanie wiadomości do grupy, powiedzmy dwudziestu znajomych. A tobie? Dawne kalendarze zastępuje się zegarkami, a te stoperami. A to dopiero początek. Zobaczysz, co będzie za 50 lat. Mądra natura wyposażyła Cię w rozmaite narzędzia reagowania. Jedne są bardzo szybkie, inne bardzo elastyczne. Najszybszą i najbardziej pierwotną reakcją, kierowaną nie przez mózg, ale przez rdzeń kręgowy, jest odruch bezwarunkowy. Na przykład, kiedy kulisz się, gdy niespodziewanie coś głośno huknie, albo gdy się potkniesz. I wyciągasz przed siebie ręce, aby upadając, chronić głowę. Pomyśl tylko, co stałoby się z twoim palcem, gdyby nieopatrznie dotknął rozpalonego żelazka i pozostał tam kilkadziesiąt milisekund dłużej, tak aby sprawę rozpatrzyła sama góra, czyli głowa, a nie struktury terenowe, czyli rdzeń. Bardziej złożone niż odruchy są zachowania instynktowne, których sterowniki zapisane są w rdzeniu kręgowym i pniu mózgu. To dzięki nim mężczyzna chroni swoje stado i w sytuacji zagrożenia na drodze ustawia kierownicę tak, aby w przypadku nieuchronnego zderzenia narazić rodzinę na jak najmniejsze niebezpieczeństwo. Również dzięki tym sterownikom twoja mama zrywała się o trzeciej nad ranem, któryś już raz jednej nocy, żeby cię otulić i ucałować. Gdyby nie instynkt macierzyński. Jej fizyczna siła wyczerpałaby się po kilku tygodniach. A tak mają do dziś. A co jeśli potrzebujesz wiedzieć, czego świat i inni ludzie chcą od ciebie? Od tego masz emocje. Te pierwotne zlokalizowane są w ciele, mózg, trzewny oraz w podkorowych strukturach układu limbicznego. Tak, aby nie wyczekiwać długo na analizy skory mózgowej. Mówią, czy coś jest dobre, czy złe. Czy masz się zbliżyć? Czy uciekać, a poza tym wyposażają cię w dodatkową energię do działania. Dzięki zwierzęcej przeszłości potrafią na własnej skórze odczuwać emocje innych osób, a nie tylko je odczytywać. Bardziej złożone emocje wyższe angażują dodatkowo korę mózgową i służą budowaniu trwałych i długoterminowych relacji, takich jak zaangażowanie, lojalność, determinacja, gotowość do wyrzeczeń są powiązane z procesami analitycznymi i logicznymi, ale nie dają ci energii do działania tak wielkiej jak strach, złość czy radość. Reagowanie intelektualne wiąże się z namysłem i aktywnością kory mózgowej jest najbardziej wyrafinowane. I czysto ludzkie jest znacznie lepiej dopasowane do tego, co się właśnie dzieje, bo bierze znacznie więcej pod uwagę. Może dopomóc w rozwiązaniu najbardziej nieszablonowych dylematów. Kiedy coś cię zaskoczy, padasz w osłupienie. Wychodzisz na parking, a miejsce, gdzie wydaje ci się, że stał Twój samochód, jest puste. Coś nieoczekiwanie zmienia się w Twoim życiu. Nigdy wcześniej nie spotkała cię taka sytuacja. Po raz pierwszy masz poważne kłopoty w pracy. Nie wiesz, czy zrezygnować, czy o nią walczyć. Nie masz na to wszystko przygotowanego odruchu ani instynktu. Jedyną emocją, jaką odczuwasz, jest zdziwienie, które z czasem zamienia się w niepokój. Co dalej? Na szczęście nie musisz się martwić. W takich sytuacjach z pomocą przyjdzie ci intelekt. Jest po to, by wytworzyć coś nowego z niczego. Jest niezwykle kreatywny, działa nieszablanowo. Nie muszę cię przekonywać do zalet namysłu i logicznego myślenia, są oczywiste. Ale może nie wiesz tego, że intelekt jest prawie idealnym panaceum na kłopoty, na elastyczne dopasowanie się do okoliczności, na poszukiwanie nowych sposobów. Dlaczego prawie? Są dwa powody. Po pierwsze, intelekt zazwyczaj działa powoli i przy jego używaniu trzeba się solidnie namęczyć. Koncentracja uwagi Pożera mnóstwo energii. Może za jakiś czas ewolucja wytworzy sprawniejszy procesor. Na razie zwierzęce ciało musi słono płacić za obsługę ludzkiego umysłu. Więcej w rozdziale mózg. Po drugie, jak już znajdzie jakieś rozwiązanie, intelekt ma ochotę na więcej. Szuka drugiego, trzeciego, dziesiątego, żeby mieć pewność, że niczego nie przeoczył i że wszystko uwzględnił. W konsekwencji wracamy do punktu wyjścia i znów nie wiemy co robić. Jednak nie dlatego, że nie mamy programu działania, ale ponieważ mamy ich zbyt wiele. Jesteśmy jak ten osiołek, któremu wrzłoby dano w jednym owies w drugim siano. Co wybrać? Reagowanie emocjonalne czy intelektualne? A dlaczego nie wziąć obu? Z każdego to co najlepsze. Spraw, aby emocje i intelekt Współpracowały, a nie uciszały się wzajemnie. Stań się i emo i sapiens. Jak to zrobić? Temu poświęcona jest cała książka, ale w telegraficznym skrócie. Użyj namysłu do opracowania strategii działania, a emocji do energetyzacji procesu drożenia. Co to znaczy? Logika obmyśla plan, a emocje powodują, że chce ci się chcieć. I wierzysz, że się uda. Tymczasem nierzadko podejmujemy decyzje pod wpływem emocji, a motywujemy suchymi, racjonalnymi argumentami, i spodziewane efekty nie nadchodzą. Przywróć naturalny porządek, a zobaczysz, jak sprawy ruszą z miejsca. Więcej w rozdziale, jak decydować, rozwiązywać i zachęcać. Piękny umysł w dzikim ciele. Myli się ten, kto uznaje, że zwierzęcość to nasza prymitywna strona. Że powinniśmy się jej wstydzić i zapomnieć o niej tak szybko, jak to możliwe. Że dziś jesteśmy na wyższym poziomie rozwoju i że te zdolności są teraz niepotrzebnym balastem. O nie. Gdyby nie one, nie byłoby cię w miejscu, w którym jesteś, a dominacja nad ziemią zdobyłby pewnie jakiś inny gatunek. Może neandertalczyk. Jesteś dzikim zwierzątkiem, które musi się najeść i wyspać, a przy tym ma piękny i wyrafinowany umysł. Szczęśliwie żyjesz w czasach, gdy można łączyć przeciwieństwa, korzystaj z tego. Dziś wolno ci prosto z opery iść na siłownię albo przyrządzać potrawy Nouvel Cuisine w rytm muzyki country. Na tej samej zasadzie pozwól sobie być czułym barbarzyńcą, wrażliwą technokratką. Albo wręcz przeciwnie, poukładanym i pedantycznym muzykiem hip-hopowym, bądź emo sapiens, czyli człowiekiem emocjonalnym, który łączy siłę świadomego intelektu z podświadomą intuicją i mądrością ciała. Łącz te pozorne przeciwności, bo właśnie taka jest Twoja natura. To dzikość, naturalność i emocjonalność o ostrym, jak brzytwa, umyśle. Męcz mięśnie, wyluzuj i poznawaj. Jeśli zgodzisz się, że twoje ciało jest dzikie, licz się z konsekwencjami. Pewne sprawy trzeba będzie przemyśleć, a może nawet zmienić. Na przykład, jak skuteczniej walczyć ze stresem, albo co zrobić, żeby się mniej na siebie złościć. Czy to Cię interesuje? Jeśli coś lub ktoś wyprowadzi Cię z równowagi, to, aby ochłonąć, uspokoić się i nie denerwować, zazwyczaj przemawiasz do siebie. To dobre rozwiązanie, ale dla dzikiego ciała niewystarczające. W sytuacji napięcia zalewa je wybuchowa mieszanka hormonów stresu, kortyzolu i adrenaliny. Mięśnie oraz układy, oddechowy i krwionośny, w mgnieniu oka przestawiają się na tryb wzmożonej pracy, walki albo ucieczki. Dzieje się tak choć w biurze, samochodzie, czy przy rodzinnej kolacji, spotkanie z tygrysem albo wężem praktycznie ci nie grozi, a jednak ciało o tym nie wie. Długotrwały, nierozładowany stres, a także nienawiść do innych, przejawiająca się na przykład pisaniem hejtów, zjada organizm od środka, sprzyja powstawaniu wrzodów żołądka. Przyspiesza rozwój chorób serca, może prowadzić do nowotworów, to konsekwencje długoterminowe. Natomiast w chwili samego pobudzenia zabiera zdolność do analitycznego myślenia i rozumowego opanowania sytuacji. Aby tego uniknąć, trzeba spalić energię, którą wywołał stres. Szybki detoks ze złości jest prostszy, niż myślisz. Wystarczy przebiec parę razy po schodach w górę i w dół. Albo szybko przejść się dookoła budynku, w którym się właśnie znajdujesz. Złość od tego nie minie, ale ochota na odebranie komuś życia, potęgowana przez kortyzol, na pewno. Więcej w emocje, sekcja pierwsza. Nie wierzysz? Spróbuj. A co ze złoszczeniem się na siebie? Wkrótce dowiesz się, jak dużą rolę w umyśle odgrywa układ autonomicznego zarządzania. Jest bardzo przydatny, bo zwiększa szybkość reagowania. U zwierząt zajmuje się wszystkim, u nas większością spraw. Więcej w rozdziale automatyzmy. Ma tylko małą wadę: kiedy stosujemy go do myślenia intelektualnego, padamy ofiarą irracjonalności. Uważamy, że 99.99 .99 to dużo taniej niż 100. Boimy się latać samolotem, a nie boimy jeździć samochodem. A jak potrzymamy przez chwilę kubek w ręce, to lubimy go bardziej niż identyczny stojący na półce. Z reguły nie zdajemy sobie sprawy z tego, że błądzimy. W odniesieniu do innych takiej pewności już nie mamy. To też jest zniekształcenie i nazywa się nierealistycznym optymizmem, więcej w rozdziale irracjonalność. Jakie to niesie dla ciebie wskazówki? Nie traktuj siebie zbyt poważnie. Nasz umysł jest najwspanialszy, ale nie znaczy to, że jest doskonały. Nabierz do siebie zdrowego dystansu, pozwól sobie na mniej surowości i wygórowanych oczekiwań. Jeśli uznasz, że jesteśmy omylni, łatwiej przyjdzie ci wybaczyć sobie i innym. No i wreszcie zrób coś, co potrafi tylko piękny umysł. Poznaj go lepiej. Poznaj mózg, pytaj, szukaj, odkrywaj. Im więcej wiesz, tym lepiej będziesz rozumieć siebie, tym bardziej zwiększysz kontrolę, tym pełniej wykorzystasz swój potencjał. Pokochaj się rozwijać, i to nieustannie, bez względu na wiek. Cywilizacja tępi zmysły. Konkretnie trzy z pięciu. Pozwól, że zacznę od początku. Żeby lepiej słuchać tego, co podpowiada twój wspaniały przyjaciel, ciało. Trzeba mieć dobrze wyostrzone zmysły. Tak jak u zwierząt. Wszystkie zmysły, czyli wzrok, słuch, węch, dotyk i smak. Teraz uważaj, bo czai się na ciebie niebezpieczeństwo. Jest skutkiem obocznym postępu cywilizacyjnego. Od ponad stu lat rozwój technologiczny zapiera dech. Ostatnie dekady to już czyste szaleństwo. Rewolucja informatyczna zmieniła świat i zmienia nas samych. Nowoczesne technologie ułatwiają życie, ale niosą ze za sobą zagrożenie. Cywilizacja i jej wirtualne rozrywki ograniczają korzystanie z bogactwa pięciu zmysłów do dwóch: wzroku i słuchu. Coraz trudniej rozkoszować się zapachem, smakiem i dotykiem. Dwuwymiarowe wirtualne kontakty to za mało. Nic nie zastąpi pięciowymiarowego spotkania realnego. Twarzą w twarz z przyjaciółmi i rodziną. Najlepiej przy biesiadnym stole, gdzie dowoli można się nawąchać i nasmakować. Nie jestem odosobniony w obawie, że wszechobecna cyfryzacja i sprowadzanie wszystkich relacji do świata online oddziela nas od siebie. Każdego dnia rośnie odsetek dzieci i młodzieży uzależnionych od internetu. Pytanie, które słyszą dziś rodzice, to: czy mogę jeszcze pograć na komputerze? A nie jak w czasach, gdy ja byłem dzieckiem, czy mogę zostać dłużej na podwórku? To, co w dzieciństwie jest zabawą u dorosłych, staje się koniecznością. Osiem godzin w pracy, a potem wszelkiego rodzaju zajęcia rekreacyjne i przyjemności. I ciągle wpatrując się w ekran komputera, telefonu lub tabletu, nawet jeśli wśród innych, to i tak samotnie. Jestem daleki od pomstowania na zdobycze cywilizacji. Sam nie wyobrażam sobie życia bez sieci i smartfona, ale jako psycholog nie mam wątpliwości. Dwuwymiarowy świat elektronicznych wyświetlaczy nie może zastąpić pięciowymiarowego życia w realu. Może za kilkadziesiąt pokoleń dwuzmysłowość będzie czymś normalnym. Oby nie. Ale teraz, na przestrzeni zaledwie jednego stulecia, a szczególnie ostatnie dekady gwałtownie zmieniają się zwyczaje ugruntowane przez ostatnie dwa miliony lat. Umykają nam zapachy zmieniających się pór roku, emocje wywołane dotykiem bliskich osób i ukochanych zwierząt, smaki potraw zjedzonych z rodziną i przyjaciółmi, a nie w towarzystwie laptopa. To niebezpieczne. Rozwiązanie jest też proste, co przyjemne. Szanuj i pielęgnuj zmysły, szczególnie te trzy, których nijak nie da się odtworzyć na smartfonie. Zauważaj fakturę i temperaturę przedmiotów, których używasz, dotykaj pni drzew, oglądaj z bliska kwiaty, liście i piękne przedmioty. Słuchaj nie tylko muzyki, ale także dźwięków przyrody wiatru, deszczu, śpiewu ptaków. Smakuj i wąchaj potrawy, które spożywasz, a nie tylko jej pochłaniaj. Ale do tego tańcz, pływaj w jeziorze, przytulaj psa, choć boso po trawie, wygrzewaj się w słońcu i często się kochaj. I wszystko będzie dobrze. Cywilizacja odkrywa sekrety duszy. Współczesna technologia oddala nas od innych, ale przybliża do siebie samych. Jak to możliwe? Ze wszystkimi zaawansowanymi maszynami. I algorytmami obliczeniowymi neuronauka stawia na zrozumienie informacji i procesów, nad którymi pracuje mózg, abyśmy mogli być tym, kim jesteśmy. Kiedyś jedyną formą poznania własnej psychiki była introspekcja, umożliwiająca wgląd w siebie. Taki namysł nad sobą czasem był prowadzony w samotności, częściej jednak odbywał się przy okazji rozmów z przyjaciółmi księdzem, guru, mistrzem a od ponad stu lat także terapeutą. Dzisiaj dzięki nowoczesnym metodom badania mózgu oraz procesów psychologicznych odkrywamy mechanizmy rządzące zachowaniem z precyzją nieznaną nigdy wcześniej. Dowiadujemy się o sobie rzeczy, o których nie śniło się filozofom i odkrywamy, że źródłem ludzkiej mądrości jest zarówno rozum, jak i emocje i intuicja. Cywilizacja wraz z jej najsilniejszym dzieckiem, technologią, może człowieka osłabić i wynaturzyć. Ale jak każde narzędzie, nożem można zabić albo posmarować gryczanym miodem chrupiącego tosta. Może służyć też rzeczom wielkim i pięknym. Dzięki niej zgłębiamy tajniki psychiki i odkrywamy jej pełen potencjał. Supertechnologie pozwalają na nowo odkryć nasz humanizm. Wskazują na to, jak ważne są emocje, odczucia, przeczucia, jak wciąż ważne są instynkty i zmysły, jak potrzebny jest dotyk i fizyczna bliskość drugiego człowieka. Przy całej mojej fascynacji biochemią i fizjologią ludzkiego funkcjonowania pozostaje romantykiem. I ciebie też do tego zachęcam. To, że zgłębiamy sekrety ludzkiej duszy, nie sprawia, że deprecjonujemy jej wartość i unikalność. Choć potrafimy wiele powiedzieć na temat jej biochemii, miłość smakuje tak samo jak przed wiekami. Możemy rozłożyć się na czynniki pierwsze, a jej urok i tak nie przestaje nami władać. Podobnie jak przez ostatnich kilka wieków, nauka i dziś służy materializacji demonów. Tylko że zupełnie innych niż setki lat temu. Kiedyś zaćmienie słońca było wyrazem boskiego gniewu. Dziś jest zjawiskiem astronomicznym, a tęcza dalej pozostaje ulotnym i hipnotyzującym cudem natury. Choć przecież dobrze wiemy, że to po prostu rozszczepione w kropelkach wody światło. Podobnie jest z biologią emocji, pamięci, intuicji. Ich analizowanie może z początku niepokoić, ale zapewniam, nie miej obaw. Wiedza wcale nie musi odzierać swojego świata z magii. Święty Mikołaj raczej nie istnieje, ale i tak wszyscy nie mogą doczekać się prezentów na gwiazdkę. Tajemnica emergencji. Oprócz impulsów elektrycznych przepływających przez komórki nerwowe i aktywności chemicznej w mózgu jest coś jeszcze emergencja. Popatrz na przykład z innej dziedziny: wiemy wszystko na temat wodoru i wszystko na temat tlenu. Ale i tak nie pozwala nam to odkryć, jakie właściwości ma cząsteczka wody H2O. Trzeba je zbadać osobno, innymi sposobami niż tlen i wodór. Mamy zapisane w układzie binarnym wszystko, co jest chemiczne i elektryczne w mózgu. Ale gdy się to na siebie nałoży, powstaje coś, co jest wartością dodaną, co jest ową emergencją. Możemy poznać wszystkie komórki w mózgu, a i tak nie będziemy w stanie zrozumieć, w jaki sposób impuls elektryczny zamienia się w myśl? I z tym nauka nie jest w stanie sobie dzisiaj poradzić. Jak coś materialnego, zmiana potencjału elektrycznego i wydzielanie chemicznych substancji zmienia się w coś niematerialnego, mentalnego, wrażenie uczucia myśl. Może i tę książkę czyta ktoś, kto odkryje zagadkę emergencji. Zapamiętaj. Cywilizacja to najnowszy wynalazek ludzkości. Towarzyszy nam od chwili krótkie jak mgnienie oka. Od pięciu milionów lat nie jesteśmy małpami. Ludzkie ciało mamy od dwóch milionów, umiejętność abstrakcyjnego myślenia od dwustu tysięcy lat. Mamy współczesny umysł od 70 tysięcy, a współczesna cywilizacja rozwija się zaledwie od 7 tysięcy lat. Dopiero rozpoczynamy naszą karierę na tej planecie. Kopernik, Darwin i Freud zdetronizowali człowieka, pozbawili go pychy i nadnaturalnych mocy. Jesteśmy ukoronowaniem ewolucji. W dzikim ciele mamy piękny umysł. Potrafimy reagować i bardzo szybko emocje i bardzo elastycznie rozum. Posiadanie zwierzęcych przodków zobowiązuje. Zwalczaj stres, tak jak oni, za pomocą wysiłku mięśni, gdyż chłodne uspokajanie się nie wystarczy. Cywilizacja odkrywa sekrety duszy i materializuje demon rozkoszuj się nowymi technologiami, a jednocześnie zadbaj o trzy za mało używane przez ciebie zmysły. Poznaj siebie lepiej. Im więcej wiesz, tym pełniej wykorzystasz swój potencjał. Pokochaj się rozwijać i to nieustannie, bez względu na wiek.